Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami z balkonu. Dzisiaj będziemy próbowali zrobić sobie na tych rameczkach tutaj ogrodzenie, że tak powiem. Andrzej teraz testuje, czy to coś się da nałożyć na barierkę. Ty, no da się. Da się, no właśnie. Chcemy sobie to zapleść tak jak tam ktoś na dole, bo w takiej konfiguracji jak jest tu wyżej nam się nie podoba i bardziej nam się podoba tak jak jest te co dwie rureczki, chociaż przeszłabym się chyba zaraz po osiedlu, bo wydaje mi się, że gdzieś jeszcze widziałam w inny sposób to zaplecione. Ale mi się podoba takie. Podoba ci się takie? No dobra, no to nie ma co kombinować. Czyli co, próbujemy? No. W ogóle muszę się wam pochwalić. Mam na sobie dubajskie spodenki. No i trochę brzydko mi na dupie leżą, bo zrobiły się za duże. Także fajnie, fajnie. Znaczy trochę mniej fajnie, bo brzydko to wygląda. Nie widzicie tego pewnie, jaki lustrze. Taki pampers, no właśnie, taki pampers. No ale żydko. Oby tak było dalej. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby szło mi jak najlepiej. No i już nie gadam, tylko biorę się do roboty, żeby pomóc Andrzejowi. W ogóle najgorsze jest to, że to jest takie duże. Ja myślałem, żeby to nie tak nie wycinać tego tak dookoła, tylko po prostu przeplatywać na tej belce. Tylko to się nie zmieści, więc trzeba i tak obciąć. No. Także najwyżej część pójdzie na straty. Podobno jedna wystarcza nawet nad to. Więc zobaczymy. Tylko teraz jak to wymierzyć, żeby to było gitarka? Tak na oko z zapasem. Nie, myślę, że inaczej to zrobimy. Nie, no poprzytkamy sobie po prostu i zrobimy zapas i tyle. Zaraz do was wracamy. Dodaliśmy do naszych outfitów pewien element. Znośne czapki, ale jest gorąco niesłychanie. No, to prawda. Próbujemy zaplatać. Idzie, bym powiedziała, nam całkiem nieźle. Sąsiedzi tam na dole mają troszeczkę inaczej przeplecione, ale my chcemy mieć zakryte te rogi balkonu. Dlatego są fragmenty, gdzie tych rurków, tak jak tutaj na przykład, widać całkiem sporo. Ale nie przeszkadza nam to jakoś specjalnie. Powiem wam, że nie jest to takie proste, a ta taśma wali końskim gównem. Nie no, no gumą śmierdzi po prostu. Moim zdaniem śmierdzi kupą. Gumą. Także tak, wysmarowałam się kremkiem SPF, bo nie chcę, żeby mi się ryjek spalił, a przyznaję, że rano tego nie zrobiłam. Mam już szczepeczkę, związane włosy, żeby nie było mi gorąco. Andrzej też ma tutaj taki trunek 0%. Radler taki. No i co? I dalej do roboty, bo jeszcze kawał drogi przed nami. Udało się, słuchajcie. O, to nasze arcydzieło. I te początki nie są najwybitniejsze. Andrzej teraz docina to, co wcześniej zostawiliśmy takim dużym zapasem. Ale tutaj prezentuje się to dobrze. Wiecie, staną tu jakieś krzesełka i nie będzie tego bałaganu na brzegu widać. Z tej strony lepiej to wygląda. Ale na tej stronie jakby kończyliśmy. Zaczynaliśmy zaplatać od tamtąd, więc... Dobrze jest. Tak, bardzo spoko. Ciekawa jestem, jak to wygląda od dołu. To może założę buty, zejdę na dół i mi... pokażę to wam i przy okazji sama też zobaczę. Dumny? No, brawo, ale strasznie Andrzej. Gorąco. No, masakrycznie ciepło. 23 stopnie. Mimo tego myszki mnie atakują, żrą mnie niesamowicie, a Kaśka nic. No, to jest kurde niesprawiedliwe. Jest nasz balkon. Tutaj na dole sąsiad też ma, słuchajcie, tak zaplecione, tylko my schowaliśmy te narożne słupki w całości, a tutaj trochę je widać. Także tak, robota zrobiona. Fajnie. Komu to wysyłasz, tacie? Sąsiadom. A, no tak. Oni będą musieli zrobić to samo. Tak, też mają tą rolkę, w zasadzie oni ją zamawiali i przy okazji zamówili też dla nas. Także tak, mamy to z banieczki. Gotowe, odgrodzone troszeczkę. Trzeba byłoby może pomyśleć, Andrzeju, czy coś tam położyć takiego na podłogę, czy zostawić sam ten beton. Ja bym to zostawił. Na razie to znaczy, że wyniesiemy zaraz tam te dwa krzesła? Nie, chyba nie, bo one mają drewniane nogi. No, tam mieliśmy wtedy na Makota, była lodzia. To jest balkon, więc napada na nie. Trzeba by coś było takiego chyba bardziej plastyczonego kupić. No, tak typowo balkonowo.
To co my zrobimy z tymi dwoma przesłami? Nie wiem, twoje mamy się podobały. Nie wiem. No na razie se są. No. Ale dobra, idźmy stąd, bo mnie myszki i alergia atakuje. Much later. Dzień dobry, witam się z wami. Słuchajcie, trochę pokłuta. Dzisiaj miałam moje badania. Sprawdzaliśmy poziom cukru, glukozę, natrzo i po obciążeniu. Średnio przyjemne badanie, słuchajcie, siedzi się w przychodni aż 2 godziny, ale muszę bardzo podziękować Andrzejowi, bo wczoraj na ostatnią chwilę, bo ja o tym zapomniałam, mimo że pamiętałam tyle razy wcześniej, kupował mi glukozę cytrynową i dzięki temu dużo łatwiej było mi znieść to badanie niż poprzedni razem, dlatego że poprzednio tej glukozy nie miałam, w sensie musiałam użyć tej, która była w przychodni, czyli niesmakowej i była masakrycznie słodka. Cytrynowa jest trochę lepsza do przełknięcia, dalej nie powiedziałabym, że to jest jakieś przyjemne badanie, ale na pewno dużo łatwiej było mi to znieść, jak ten roztwór nie był aż tak masakrycznie słodki. Najbardziej upierdliwe chyba potem jest to czekanie, bo poprzednio, jak miałam badanie na Wilanowskiej, to tamten oddział PZU, ta przychodnia PZU jest trochę większa, więc były takie leżanki i było takie miejsce, gdzie, że tak powiem, mogłam się schować przed ludźmi, a tu za bardzo nie było za dużo tych krzesełeczek różnych i co chwila ktoś mnie pytał, czy teraz ja jestem, wiecie, w kolejce do laboratorium, więc co chwila musiałam ludziom tłumaczyć, że nie, ja jeszcze nie, ale przetrwałam. Miałam tablet, miałam wziąć książkę, ale się jakoś zapomniałam. Wzięłam w końcu tablet, oglądałam sobie serial o nieruchomościach na Netflixie. Teraz jestem już przy cybernetyki, za chwilę idę na paznokcie, zmienimy to, pewnie zrobię sobie klasycznego Frencha, bo w sumie dawno nie było. A jutro już wyjazd, także tak, mega jestem ciekawa, jak to badanie mi wyjdzie. Prawdopodobnie już dzisiaj wieczorem będę miała wyniki, a wtedy na pewno ścignę Julkę, naszego naczelnego lekarza, żeby mi wyliczyła ten wskaźnik HOMA, czy jak to się tam zwie, bo ja nie umiem tego podstawiać pod ten wzór. W sensie poprzednio na badaniu miałam podane wyniki chyba tam w innych jednostkach niż te, które się podstawia do wzoru, więc poproszę Julię, żeby mi to przeliczyła. Strasznie się stresuję, powiem wam. Ale nie wiem w sumie czemu. Przecież nawet jak się okaże, że dalej tą insulinooporność mam, to świat się nie skończy. Ale byłoby miło, gdyby się okazało, że w porównaniu do poprzedniego badania ten cukier mam już dużo lepszy. Ja, słuchajcie, po paznokciach. Nieśmiertelny Frenczyk wrócił. Andrzej odpina metkę. Gdyż, bo ponieważ przyjechaliśmy wręczyć mamie prezent, zanim wyjedziemy. Andrzeju, co masz w rączce? Magdalena Kordel. Mama tego czyta strasznie dużo. Tak, i tata dał nam takie info, że... tego podobnie. Tak jakby ma. Schowaj to, bo ona idzie. Tak jakby mama miała pierwszą część, bo to jest druga część tej serii. Także zobaczymy. Zobaczymy. Jak okaże się, że jednak pierwszej części nie ma, to po prostu ją dokupimy. Tu jest... Farfarello. Raffaello i jest to Rebeczka. 1 hour later. Przychodzę do was, słuchajcie, z kolejnymi zakupami. W ogóle boję się, że jakiś taki lekki konsumpcjonizm ze mnie wychodzi. No ale życie, ogólnie tutaj nie wiem, czy widzicie, będę miała siniaka. Już widać, że się zrobi, także nie fajnie. Ale tak jak widzieliście, no jest dzień mamy, więc były prezenty. Dla mamy była książka, dla mamy Andrzeja była książka i coś słodkiego. Jeżeli chodzi o moją mamę, postawiliśmy, słuchajcie, na masaż. Mój brat pomógł mi to wczoraj ogarnąć. I dzisiaj już mama też prezent dostała, dlatego że my wyjeżdżamy, ona też wyjeżdża, więc nie będzie, wiecie, tak okazji, żeby się złapać. Więc żeby już nie przedłużać, to obie mamy dostały prezenty już dziś, czyli właśnie w piątek. Ale jak już zamawiałam rzeczy z Empiku dla mamy, no to oczywiście musiałam kupić też coś dla siebie. Już wam pokazuję, co takiego mam. Są to książki, żebyście nie myśleli, że coś innego, ale są to książki. Pierwsza książka przede wszystkim dla Andrzejka, Jeremy Clarkson, Diddley Squad.
nie miał chłop kłopotu, kupił sobie świnię. I to jest, słuchajcie, opis tego, co dzieje się w trzecim sezonie Farmy Clarksona. Z tego, co wiem od Andrzejka, tutaj opisy zdarzeń są szersze niż to, co widzimy w programie. Dlatego jakby książka jest właśnie takim trochę uzupełnieniem programu. Tutaj coś, co kupiłam trochę dla siebie, trochę dla Andrzeja. O, to była jakaś naklejka, ktoś jej nie zdrapał w całości. Jezu, nie lubię, jak przychodzi mi nowa książka i widzę, że już była w czyichś łapach, bo jest brudna. Not cool. Nie lubię takich sytuacji. Nie fajnie, Empik. No ale życie. Dobra, Matthew, tak ładnie chciałam powiedzieć. Matthew Perry, no nikt inny, tylko oczywiście Chandler z Friendsów. Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. Andrzej mi opowiadał kiedyś właśnie o życiu tego aktora i bardzo mnie to zainteresowało. W sensie wiem, że to będzie taka ciężka historia do przeczytania, ale no myślę, że interesująca, więc kupiłam, bo w końcu znowu spadła cena. Słuchajcie, ja już tą książkę kiedyś miałam w koszyku i zastanawiałam się, czy ją kupić i tak się nie mogłam zebrać i w międzyczasie ten aktor no zmarł i ta książka jakby strasznie poleciała w górę jej cena, teraz znowu spadła, także jeżeli ktoś się nad nią zastanawiał, a było mu szkoda tych 60 czy tam 70 zł, bo ona chyba tyle w tej normalnej cenie ma kosztować, to znowu jest taniej na Empiku, 4 dyszki, jakby co. No i coś, co musi mieć, tak uważam, w domu każdy fan Harry'ego Pottera, czyli książka Toma Feltona, czyli o tutaj tego pięknego, błysego przystojniaka, nikt inny, Draco Malfoy. Już sobie przeglądałam tak na szybko tą książkę. Dużo będzie tutaj z tych czasów jakby filmowych, także bardzo się cieszę. Tyle, o, chciałam powiedzieć, że tyle, jeżeli chodzi o Empik, ale nie. Mam ten samochodzik, który widzieliście w poprzednim filmie dla Colina i chciałam kupić dzisiaj papier taki, wiecie, fajny, dzieciowy, ale nie było. Więc kupiłam taką torebkę w samochodziki, myślę, że będzie pasowało. A w międzyczasie potem byłam w drugim Empiku właśnie odebrać te książki. No i znalazłam jednak papier i kupiłam taki śmieszny papier, widać to? W zwierzątka różne. Takie morskie, kolorowe, bardzo ładne. I w to pewnie zapakuję klocki dla Adasia. Poczekajcie, bo muszę otworzyć kolejny kartonik. No i już mam otwarty. Andrzeju, co tu się wydarza? Wkraczam w odpoczynkowy nastrój. Zamówiłam sobie... Ale ładne rzeczy. To mi się podoba. Które? Co to jest? To jest gąbka do makijażu. Ale ale ładna opakowanka, zobaczcie. Zamówiłam sobie mój podkład, którego używam, zapasy tego podkładu i przy okazji wzięłam kilka innych rzeczy. Już wam pokazuję, co jest najważniejsze w tym opakowanku. Kupiłam sobie aż 3 butelki, bo może nie wiecie, dołącza tutaj trochę ludzi na kanał. Ja uwielbiam mieć w domu zapasy. Mój biedny mąż to potwierdzi. Mam masę rzeczy w takich wielosztukach, dlatego że ja nie lubię co chwila chodzić do sklepu i dokupować rzeczy, których regularnie używam. Więc 3 butelki mojego ulubionego podkładu, to jest Revlon kolor Stay, ten do cery takiej bardziej tłustej w kolorze 150. To jest mój absolutnie ukochany podkład. Nic mi się tak nie trzyma na buzi jak właśnie to. Naprawdę, po prostu jak mur beton mi siedzi na ryjeczku. No i jak kupowałam to, a były inne promocje, bo wiecie, dzień mamy, to przy okazji kupiłam sobie 2 kremy z filtrem do przetestowania, takie, które jakby używacie już solo, nie musicie żadnej więcej pielęgnacji pod te kremy nakładać, bo mam taki fajny krem z Holika, taki w zielonej tubie. I bardzo go lubię używać, ale to jest taki krem typowo z filtrem, więc zawsze pod niego jeszcze muszę nakładać jakiś krem taki, wiecie, pielęgnacyjny. A tutaj mamy takie kremy, które są już pielęgnacją i są jednocześnie SPF-ami, także bardzo fajnie. Tamte się jakby nie zmarnują, jakby co to luz. Andrzej pewnie będzie ich używał, zresztą za chwilę wyjeżdżamy na urlop, ma być bardzo ciepło, więc to wszystko się na pewno przyda.
ale na ten sezon letni chciałam sobie kupić, żeby przetestować. Tu mam jakieś dwie próbki, to w ogóle olać. No to czym zachwyca się Andrzej, to jest, słuchajcie, gąbeczka. Ona była bardzo tania i po prostu chciałam ją przetestować, bo uuu, ekstra jest. No to już wiem, że zobaczymy, jaka będzie, jak ją zmoczę. Ale ale już wiem, tak sądzę, na pierwszy rzut oka, jak na nią patrzę. Ja nie lubię, słuchajcie, jak gąbki do makijażu. Tam wam ją tak blisko. Ja nie lubię, jak gąbki do makijażu są takie gładkie. A ta jest taka troszkę porowata, widzicie to na pewno. I ja właśnie takie gąbeczki lubię. I ona kosztowała tylko parę złotych, słuchajcie. Bo nie wiem, co to jest za marka Ibra. Ale fajnie, fajnie, bo do tej pory najlepiej mi się sprawdzały te z Lovely albo z Vibo, takie różowe. No i one kosztują, kiedyś kosztowały chyba dwie dyszki, a teraz kosztują 3 dychy za sztukę. No i zobaczyłam coś, czego używałam zawsze, bo używała tego moja ciocia, jak byłam, wiecie, taką gówniarą. I ona zawsze używała tego tuszu i to jest taki mój powrót do dzieciństwa, czyli L'Oreal Paris i Million Volume Lashes. Aż milion? No. Zobaczcie, złote. Złote. No, czy to nie wygląda prestiżowo? Oczywiście, że tak. No, także... i poczekaj, bo to nie wszystko. Jeszcze byłam dziś w Rossmanie. Jeżeli jesteśmy w klimacie zapasów, to zapasów tutaj poczyniłam dużo różnych. To kosztuje 300 zł, jakby ktoś był zainteresowany. Raffaello się tu zaplątało, ono było kupione w Biedronce na promocji. Szampony dla Andrzeja. Szampony, bo mam ich tu kilka. Jeszcze działają, więc mam szansę używać szamponów. Bo jak już wszystko wypadnie, to raczej mydło. Sztuk 4. Miały dobrą cenę. Ogólnie ten szampon nie jest jakiś najtańszy, ale na promocji wychodzi całkiem znośnie, więc jak zobaczyłam, że jest promka, to kupiłam, bo wcześniej, poprzednio też tak zrobiłam, słuchajcie, że Andrzej miał ich chyba 5, no i ostatni już jest pod prysznicem, więc żeby nie było takiej sytuacji, Kasia, szampon mi się skończył. Tak będzie taka sytuacja, bo ja nie pamiętam, gdzie Kasia to odkłada. Będzie w twojej szafce, Andrzej, w łazience. No. Więc żeby nie było takiej sytuacji, jest na zapas. Kupiłam mój ulubiony żel do higieny intymnej, dlatego że też był w promocyjnej cenie, więc wziąłam sobie 3 butelki. To jest laktacet, bo nie pokazałam tak w sumie. O, taki ten klasyczny. Ty pokazujesz od tych najmniej fajnych rzeczy. A co ty? Co pokaż chcesz zobaczyć? To duże! To pudełko, no właśnie na końcu chcę to pokazać. Ty jesteś ciekawskie jajo. Penseta, bo uważam, że ta, którą mam, jest beznadziejna, więc kupiłam sobie taką. Ostatnio zostałaś bezczeszczona, bo ja zgodnie z zaleceniami mojej siostry mi się zbiera kamień na zębach, bo mam bardzo małe przestrzenie między zębami i mi tam szczotka nie dojeżdża. No to czyszczymy. Jak Ania to obejrzy, to nas zabije. To sobie, oprócz tego, że tam myję te zęby codziennie i tak dalej, no to płuczę sobie tym płynem do jamy i jeszcze nitkuję. I ostatnio miałem tak, że mi się tam zbierał kamień i już tam trochę się zaczynała robić taka jakby mała dziurka pomiędzy piątką chyba a szóstką, więc daleko jak na nitkowanie. No i sobie tak ponitkowałem, że mi się ta nitka jakby rozwarstwiła i urwała. I został tylko taki tyci dzyndzelek, ale no wiecie, jak tam jest mało miejsca, to mnie to tak uwierało. Nie wiem, co ja będę mógł w stanie zrobić, bo ja zaraz chcę te zęby po prostu wyrwę, nie? Bo mi tak to tam uwiera. I Kaśka szukała, gmerałaśmy, gmerali czymkolwiek się da, czy takie plastikowe cuśki mamy, takie też dentystyczne, takie cuśki też z taką nitką, taką, ale bardziej nylonową też mieliśmy. No i nic nie szło tam grzebać te moje szpary między zębami. No i Kasia grzebała, w końcu tą pensetą mi się udało, ale myślałem, że będzie ciężko. Tak, także mam nową. Kupiłam sobie pomadkę Nifei, bo słuchajcie, ja wybiłem Carmexy, a ostatnio gdzieś wyczytałam Andrzeju, że one są uzależniające, no. Ja słyszałem, że są uzależniające i one mają ten mentol i ogólnie... On wysusza usta. Dokładnie, mają składniki, które ci nawilżają usta, ale mentol podrażnia i wysusza, w związku z tym to jest błędne koło i musisz cały czas używać tej pomadki, no. Też tak, takie słyszałem. Więc kupiłam taką klasyczną z Nivei na spróbówkę. W ogóle wiesz, co widziałam? Ale
Już chciałam kupić, ale mówię, że nie, bo weźmiesz mnie za debila. SpongeBoba? Z Harry'ego Pottera. Czemu nie wzięłaś? No bo myślałam, że będziesz się ze mnie śmiał. Ja lubię takie rzeczy. Kosztowała, nie była tania, ale a, była to spoko. Biała i czarna. W sensie, no nie, no chodzi mi o to, że ta kosztowała 6 zł, a te 12. No nie, to nie, to tak. Ale była ekstra, słuchaj. Jeszcze kiedyś ją kupię. Więc kupiłam. Moja ulubiona odżywka do włosów. Mam te apteczne, które zamówiłam kilka miesięcy temu. Zużywam je, jest ich coraz mniej. Ale stwierdziłam, że wstawię sobie też tą pod prysznic, dlatego że ta apteczna, której obecnie używam, brzydko pachnie. A ja lubię, jak mi włosy ładnie pachną, więc żeby się tak nie denerwować, że mi brzydko pachną włosy, tak w sensie brzydko, no tak aptecznie po prostu, tak, takim mlekiem jakimś czy czymś takim, kupiłam sobie to i wstawię sobie pod prysznic i będę używać raz tej, raz tej. Mam też zapas pianek do mycia twarzy. 4 sztuki, dlatego że używam tego i ja, i Andrzej, i to, co ostatnie zapasy, które poczyniłam, już nam się wyczerpały. Ostatnia pianka jest właśnie, stoi w łazience, także trochę bieda. No i to, co Andrzej najbardziej chciał zobaczyć, Andrzej. Andrzej ma dobrą pamięć, ale krótko. To jest taki zestaw i to, słuchajcie, miało świetną cenę. Ogólnie jedna taka gąbka z firmy Real Technics kosztuje 30 zigo. A to było na wyprzedaży. Nie a wiem, ty nie masz takich gąbek pierdyliert? Mama, co? Nic. Wiadomo, że potrzebowaliśmy kolejnych. Dobra, idź sobie stąd. W każdym razie to są dwie gąbeczki, a to jest, słuchajcie, ekstra, bo to jest takie pudełeczko, gdzie możecie schować sobie gąbeczkę i dzięki temu ona wam w kosmetyczce nie lata po prostu luzem. Wiecie, jakby nie brudzi tych wszystkich innych rzeczy, no bo wiadomo, że jak je użyję, to ona będzie w podkładzie. Jestem bardzo ciekawa, bo widzę, że są tutaj jakby dwie różne gąbeczki. Nie wiem, czy to widać przez opakowanko, ale one mają różne struktury. Także jestem ciekawa, czy mi się sprawdzą. W każdym razie wyszło dwie w cenie jednej, więc jakby... Moja duża Grażyny promocji kazała mi to wziąć. Gąbek nigdy dość, ja tak uważam. Wiadomo, jakby piorę je i jak piorę, myję, żeby nie było, że wsadzam do pralki. Piorę w sensie myję. Myję je regularnie, ale uważam, że zawsze można mieć ich więcej. Także tak, takie zakupy, słuchajcie, takie zakupy. No. I już w takim razie, żeby nie przedłużać, bo widzę, że gadam do was prawie 10 minut, w takim razie ode mnie to będzie wszystko. Bardzo wam za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W komentarzu dajcie mi znać, czy któreś z tych kosmetyków tu znacie, polecacie, lubicie, albo może coś was zainteresowało i przetestujecie. Bardzo chętnie poczytam. My już jutro wyjeżdżamy. Właśnie się będę brała za pakowanie, także żeby nie gadać, bo już jest 21, a pewnie trochę mi się zejdzie, bo jedziemy na tydzień. To ja już uciekam. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Wracam do was jeszcze na chwilę, bo chciałam wam coś pokazać. Zobaczcie, jak wygląda ta gąbka, jak się ją ściśnie. Momentalnie wraca do swojej formy i w ogóle w tym prezentuje się bardzo ładnie. Mega spoko. A zobaczcie na to, ona jest strasznie miękka. Widzicie to? Ona wolniej wraca do swojego kształtu. Mega jestem ciekawa, jakiej się będzie używało. Dziwna jest w dotyku. Przetestuję to i do was wrócę. Ale w kolejnym filmie. Pa!